Cześć. Dzisiaj pokażę Wam coś, co sprawiło mi sporo radochy, coś, co sprawiło, że nabrałem troszeczkę innej optyki, innego spojrzenia na to, jak produkowane są współczesne zegarki. I to zegarki, uwaga, z najniższej półki cenowej. Muszę powiedzieć to wprost. Mamy tutaj do czynienia z marką Microwear. Jest to firma, która przedstawiła nam takie cudeńko. Ja Wam chciałem pokazać tylko na razie rzut oka, jak to wygląda tuż po odpaleniu ekranu. I zaraz powiedzcie, z czym Wam się to kojarzy. Ja miałem skojarzenie jedno, było ono ewidentne i moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z zegarkiem, który bardzo mocno zapatrzył się w pewien produkt z logiem nadgryzionego jabłuszka. I no cóż, wszystkie detale, jakie tutaj znajdziemy, są jednoznaczne, bo to urządzenie, ten zegarek, który tutaj mam, na nadgarstku wygląda kapitalnie. Ja go Wam pokażę, jak się prezentuje na ręku, jak prezentuje się jego wyświetlacz, co może nim robić. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, że naprawdę chińska marka pokazała tutaj jedno, że jeżeli chodzi o jakość wykonania, o użyte materiały, to jest to urządzenie, które tym, co przed chwilą wymieniłem, absolutnie nie odbiega od konkurentów dziesięciokrotnie i dużo więcej droższych. Więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju ekonomicznego, gospodarczego cudu, bo ten mały zegareczek, znaczy mały, wcale nie taki mały, ale to małe urządzenie jest zrobione rewelacyjnie. Natomiast niestety pracuję pod kontrolą takiego oprogramowania, które nie pomoże nam w niczym, jeżeli chcemy uprawiać w nim jakikolwiek sport. Te pomiary, jakie to urządzenie nam pokaże, są nawet niezabawne. Ich po prostu lepiej, gdyby wcale nie było, tych pomiarów i trybów sportowych. Natomiast cała reszta, wszystko to, co zobaczycie tutaj, no to jest absolutny szczos i dla mnie urządzenie, które kosztuje sporo mniej niż 200 zł, w tej półce cenowej taka jakość wykonania i całkiem spore możliwości, i zaraz Wam opowiem, kto może być zainteresowany tym urządzeniem, kto powinien uciekać od niego jak najdalej, i powiem Wam też jedno, że na pewno da się zrobić sprzęt, który będzie wyglądał na premium, absolutnie produktem premium nie będąc, i to jest tego przykład. Najpierw rzućmy szybko okiem, jak ten zegarek jest zbudowany, bo zobaczcie, on wygląda, tak jak już wspomniałem, jak klon i w zasadzie jest klonem urządzenia markowego, lubianego, cenionego i droższego, no wyraźnie droższego niż to, co Wam teraz pokazuję. I ta siódemeczka, zresztą sama nazwa, bo tutaj mamy 7 Note Pro, i ta siódemka nie znalazła się tutaj na pewno przypadkowo. Jeżeli chodzi o to, jak to urządzenie jest zbudowane, zobaczcie. Cały ten korpus, to co Wam teraz pokazuję, to jest aluminium. I wygląda to naprawdę solidnie. To jest zegarek naprawdę odporny na uderzenia. Wygląda fajnie. Ekran, to co Wam teraz pokazuję, ten wyświetla ten ekran. On ma naprawdę fajną cechę, bo tu jest 1,95 cala. Fajne też zagęszczenie pikseli. To nie jest, broń Boże, żaden AMOLED, OLED. To jest zwykły wyświetlacz LCD. Natomiast on jest zaskakująco dobrej jakości, trzeba to powiedzieć wprost. Ma dobre kąty widzenia, ma fajne kolory. Ma, podejrzewam, że od razu zauważycie, z jakich urządzeń podkradzione, użyję tego słowa, tarcze. I wygląda na produkt, który jest co najmniej dziesięciokrotnie droższy. Więc ten ekran, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Tutaj podobno to jest to szkło, to jest Gorilla Glass. Ja używam tego zegarka już dosyć długo. Nie powiem, że chętnie, ale na pewno długo. I muszę powiedzieć Wam wprost, że nie znalazłem na nim żadnej, absolutnie żadnej rysy. Tutaj znajdziemy po jednej stronie to, co zainteresuje wielu z Was. Tutaj jest ruchoma koronka i ta koronka, ona jest wciskana, tak jak w produktach premium, jest też obracana i tym obracaniem, zobaczcie co mogę zrobić, pokażę na prostym przykładzie, na przykład powiększać, zmniejszać menu. My to znamy oczywiście z zegarków przede wszystkim Huawei, bo Huawei bardzo mocno to rozpropagował, natomiast tutaj jak najbardziej działa. Mamy też drugi fizyczny przycisk tutaj obok tego, mamy głośnik, mamy mikrofon, raczej tutaj będzie mikrofon, tu będzie głośnik. I to co jest ciekawe, oczywiście obecność tych dwóch kwestii, o których teraz wspomniałem, a więc głośnika i mikrofonu, mówi nam jedno. Mamy tutaj do czynienia z zegarkiem, który pozwoli nam prowadzić rozmowy z nadgarstka. I od razu powiem prosto z mostu. Jeżeli szukacie taniego sprzętu do rozmów, po Bluetooth oczywiście, to jest Bluetooth 5.0, to nasz bohater naszego testu jest jak najbardziej
dobrym rozwiązaniem do tego typu zabawy. Jakość dźwięku, jakość rozmów. Muszę rozróżnić tutaj dwie rzeczy, bo ta jakość jest, jeżeli chodzi o to, co my słyszymy, jest bardzo zbliżona do tego, co proponują zegarki, chociażby Huawei Watch Fit 2, o którym opowiadałem jakiś czas temu, chociażby produkty Amazfita. Jest to naprawdę głośność satysfakcjonująca, dźwięk jest wyraźny, aczkolwiek pojawia się problem z tym, jak odbiorca słyszy nas, bo najczęściej słyszałem, jeżeli używałem tego malucha, że słuchaj, ja teraz słyszę tak, jakbyś znalazł się w jednej wielkiej beczce, więc tak naprawdę pojawiają się jakieś pogłosy, one są okazjonalne, ale potrafią naszego odbiorcy gdzieś tam zniechęcić do dalszej rozmowy, natomiast jeżeli chodzi o to, co my sami słyszymy z tego urządzenia, to jest absolutnie jakość no, zaskakująco dobra jak na ten poziom cenowy. I jeżeli szukacie taniego, ładnie wyglądającego zegarka do rozmów, to jest to urządzenie, na pewno ono spełni swoje zadanie. I chciałbym Wam pokazać jeszcze coś, co powinno zawstydzić konkurentów i podobnie wycenionych i dużo droższych, bo zobaczcie, tył zegarka jak wygląda. Mnie to absolutnie uwiodło, bo to jest taka fajna ceramika, którą spotkamy w dużo droższych urządzeniach i to, co jest tutaj zaskakujące, mamy w środku czujniki do optycznego pomiaru tętna, czyli taka absolutna norma. Zegarek teoretycznie mierzy EKG i mierzy ciśnienie. Do tych pomiarów podchodziłbym jak najbardziej z przymrużeniem oka, bo to jest coś raczej na zasadzie wróżenia z fusów i szklanej kuli. Natomiast to, co znajdziemy, tą obwódkę, którą tutaj widzimy, taką efektowną, mieniącą się lekkim srebrem, to jest bezprzewodowe ładowanie. Tak. Ten zegarek, za który w zależności od tego, pod jaką nazwą go znajdziemy, zapłacimy od 150 do około 200 zł, posiada bezprzewodowe ładowanie. Oczywiście musimy używać do tego dedykowanej ładowarki, jaką znajdziemy w zestawie, ale no naprawdę, to, że nie ma tutaj pinów ładujących z tyłu, powinno zawstydzić konkurencję i to bardzo, bardzo srogo. Opowiem Wam teraz szybciutko, do czego ten zegarek się nie będzie nadawał, bo ta lista będzie tutaj chyba dłuższa niż do tego, do czego się będzie nadawał, aczkolwiek myślę, że mimo tego, że lista jego zastosowań gdzie sprawdzi się naprawdę solidnie, nie będzie zbyt długa, to ten zegarek i tak znajdzie swoich odbiorców. Więc szybka, krótka piłka. Oczywiście, przede wszystkim, jeżeli jesteście sportowcami, nie używajcie tego. Jeżeli będziecie używali tego zegarka, okaże się, że po prostu dostaniecie frustracji, będzie Wam po prostu zwyczajnie głupio, że nosicie to coś na nadgarstku, dlatego że wyniki będą absolutnie niemiarodajne. To urządzenie nie potrafi w zasadzie nic, jeżeli chodzi o analitykę sportową. Najzabawniejsze jest to, że po prostu tutaj leży i kwiczy całkowicie jakakolwiek analityka i algorytmy, coś, co powinno robić robotę i potrafić jakoś zanalizować nasz wysiłek, dlatego że krokomierz działa tutaj zaskakująco poprawnie. W trybie spoczynkowym pomiar tętna jest ok. Pomiar natlenienia nie różni się od tego natlenienia krwi, co pokazuje nam chociażby tania opaska na nadgarstek od Xiaomi. To, co mnie tutaj zaskoczyło, to fakt, że pomiar ciśnienia, mimo że wygląda jakby zegarek rzeczywiście coś tam próbował robić, bo tutaj pokazują się tego rodzaju jakieś takie wykresy aktywne i tak dalej, to wszystko oczywiście jest tylko animacja i to ciśnienie nie ma nic wspólnego z tym, jakie mamy rzeczywiście w wybranym czasie. Gdzieś tam to jakiś algorytm na podstawie tętna nam wylicza, więc to nie, w ogóle nie patrzcie na to, bo to nie ma najmniejszego sensu. Podobnie jak jakaś próba EKG, które to urządzenie powinno robić, przynajmniej obiecuję, że będzie robiło, również jest, mówiąc wprost, zabawką. Więc jeżeli chcecie uprawić jakąkolwiek aktywność fizyczną, bardzo Was proszę, darujcie sobie, bo po prostu rzucicie wszystko w cholerę, mówiąc wprost. Ja sam po pierwszym treningu, kiedy nie patrzyłem na ten zegarek, co on rejestruje, gdzieś po około 40 minutach rzuciłem okiem na nadgarstek, zobaczyłem, że spaliłem zawrotne 3 czy 4 kalorie, po czym jednocześnie zauważyłem, że zegarek rzeczywiście mierzy czas, sprawdza moje tętno i później w zasadzie nie potrafi nic z tym zrobić, więc tutaj jest coś bardzo, bardzo nie halo. Jeżeli jesteście sportowcami, kategorycznie ten produkt po prostu nie będzie dla Was.
Podobnie jak sportowcy niezadowoleni będą też osoby, które chcą wiedzieć, jak śpią, bo tutaj te analizy snu są moim zdaniem bardzo też przypadkowe, bardzo losowe. Mniej więcej zgadzają się przynajmniej z tym, ile faktycznie byliśmy w łóżku, ile faktycznie spaliśmy. Natomiast te fazy, które urządzenie pokazuje, i tak bardzo podstawowe, mają moim zdaniem naprawdę niewiele wspólnego z rzeczywistością. Na pewno dużym minusem będzie tutaj aplikacja, która jak w zasadzie większość aplikacji do tanich smartwatchy jest koszmarna. Koszmarna to znaczy fatalne tłumaczenie, koszmarna to znaczy bardzo mizerna analityka, brzydki wygląd, w zasadzie tam nie ma na czym zawiesić oka i mimo tego, że jest sporo funkcji, to okazuje się w praktyce, że my z nich nie bardzo skorzystamy, bo one no, będą działały bardzo średnio. Trzeba to powiedzieć wprost. Odpadają nam sporty, odpada nam monitoring snu, podstawowe kwestie jak krokomierz, czy tętno spoczynkowe, czy natlenienie krwi są ok, więc widzimy, że wcale nie jest źle. Jakość rozmów jest z jednej strony dobra, przynajmniej my dobrze słyszymy, nas słychać średnio. Natomiast no, całą robotę myślę, że robi tutaj ten design, bo ja już sam spotkałem się z kilkoma osobami, które po prostu były zachwycone, kiedy mogły spojrzeć na ten zegarek, kiedy mogły usłyszeć przede wszystkim, ile on kosztuje, bo tutaj ta cena robi robotę i nie oszukujmy się, że no, w kategoriach cena czyni cuda, tutaj nie da się inaczej na ten zegarek patrzeć, ale zobaczcie, on naprawdę ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o wygląd, ten design jest fajny, ekran jest fajny i to wszystko może się podobać, zwłaszcza jeżeli nie chcemy wydawać kasy na prawdziwego smartwatcha, bo to jest jakiegoś rodzaju jego surogat, który po prostu w pięknym ciele pokazuje nam no, dosyć słaby mózg, ale podejrzewam, że takie rozwiązania też znajdują swoich amatorów, zwłaszcza jeżeli przypomnę, że płacimy za to około 180 zł. Muszę Wam powiedzieć jedno. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten zegarek jest wykonany, jakich użyto tu materiałów, no to Chińczycy osiągnęli absolutną nirwanę, jeżeli chodzi o stosunek jakości wykonania materiały w stosunku do jakości, bo to jest coś niesamowitego, dlatego że mamy tutaj urządzenie kosztujące około 1,5 stówki, które wygląda jak kopia no, zegarka z ligi premium. Trzeba to powiedzieć wprost. Tutaj natomiast za tak niewielkie pieniądze mamy do czynienia z niezwykłą obudową, z tą obudową, która po prostu jest wspaniała, wygląda naprawdę tak, że zegarek kosztujący 10 razy tyle nie miałby się czego wstydzić i jeszcze, ba, można by go było za to pochwalić. Więc tutaj jeżeli chodzi o to, jak ten korpus jest zbudowany, jak pracuje koronka, jak wygląda wyświetlacz, jak to wszystko wygląda, no to muszę powiedzieć jedno, jestem mega zaskoczony. Po prostu mega zaskoczony. Dlatego, że nie spodziewałem się, że w takich pieniądzach ktoś jest w stanie zaoferować takie materiały i takie spasowanie. To jest absolutny top, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast trzeba powiedzieć też wprost drugą rzecz. Jeżeli po tej stronie mamy niezwykle wysoko materiały, spasowanie, wykonanie, to po drugiej stronie robiłaby się nam taka równia, i okazałoby się nagle, że jeżeli chodzi o możliwości smart aplikacji samego zegarka, no to już tak różowo nie jest. Jeżeli komuś zależy na takim urządzeniu, które będzie wyglądało jak sami wiecie co, które będzie wyglądało jak urządzenie kilkanaście razy droższe, które mamy na nadgarstku, które pozwoli na całkiem sensowne rozmowy Bluetooth. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, która zainteresuje przynajmniej część z Was, dlatego że znajdziemy tutaj NFC. I jeżeli to NFC obsługiwałoby płatności w naszym kraju, byłoby naprawdę cudownie. Ja znalazłem tutaj opcję połączenia się z kontem PayPal, ale przyznam szczerze, że nie zaryzykowałem, bo uznałem, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby konfigurować tego rodzaju płatności w urządzeniu, z którym dopiero zacząłem pracować. NFC jest, w naszym kraju nie skonfigurujemy go w żadnym bankiem i jest to problem urządzeń z Chin powszechnie znany. Pytanie, co przyniesie czas, jak się to zmieni. Czyli tak, mamy sensowne rozmowy, mamy fajny wyświetlacz, mamy NFC przyszłościowy, bo na razie to jest tylko gadżet, jaki tutaj znajdziemy i tak naprawdę mamy no, smartwatcha, który fajnie pokaże też powiadomienia, bo tutaj znajdziemy obsługę polski
wszystkich znaków. Te powiadomienia będą dosyć spore, jeżeli chodzi o liczbę linijek tekstu i to jest sensowne. Natomiast nie ma żadnej możliwości odpowiedzi, trzeba to powiedzieć prosto, jeżeli chcecie odpowiadać, korzystając z tego zegareczka, nic z tego. Bez problemu z kolei zadzwonimy z niego i to nie jest ani kłopotem, jeżeli dodamy tutaj, możemy do 10 kontaktów dać z aplikacji, możemy wybrać numer bezpośrednio, to jest fajne. Mnie się też nie podoba i to muszę od razu powiedzieć, rzecz na pozór będąca detalem, natomiast w takim codziennym użytkowaniu ona troszeczkę przeszkadza. Na tym ekranie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy niestety, jeżeli tapniemy tutaj, tutaj mamy jakieś odpowiadające za konkretne rzeczy, takie elementy różnego rodzaju widżety. No i niestety, zobaczcie, te widżety nie są aktywne. Tutaj się za każdym razem będzie włączało, tak jak widzicie, taka opcja, żeby skonfigurować swoje płatności. To, tak jak wspomniałem, mnie nie interesuje, natomiast te widżety, jak i na tarczach, wszystkie zobaczycie, są po prostu nieaktywne, więc pożytku z nich nie będziecie mieli, jeżeli chcielibyście wejść za pomocą tego, co widzicie bezpośrednio na tarczy zegarka dalej. Tego tutaj nie ma i to mi się nie podoba. Czas pracy na innym ładowaniu, jeżeli rozmawiamy sporo przez ten zegarek, realnie wynosi 2 do 3 dni i troszeczkę mnie niepokoi to, że ta końcówka pracy urządzenia, ostatnie powiedzmy 2 godzinki, są już takie niestabilne, bo urządzenie potrafi się samoczynnie wyłączyć. W tej końcówce, kiedy nam zostaje dosłownie kilka procent baterii, to mi się przydarzyło 2-3-krotnie, więc uważam, że to jest jakaś tam norma. To jest jedna starsza, jakie tutaj możemy znaleźć. Ja nie wgrywałem wszystkich, bo w aplikacji znajdziemy około 500. I zobaczcie, ten zegarek wygląda no, kapitalnie, jeżeli chodzi o swoje możliwości, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętali, ile kosztuje. Więc jeżeli szukacie czegoś, co ozdobi wasz nadgarstek, nie obawiacie się tego, żeby nosić na nadgarstku coś, co nie jest zbyt oryginalne, bo trzeba powiedzieć prosto, że to jest inspiracja aż nazbyt wyraźna i ja się też troszkę zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby tego typu urządzenia tak były otwarcie oferowane, no to wtedy macie naprawdę do czynienia ze sprzętem, który da wam sporo radochy, bo będzie wyglądał na droższy niż jest w rzeczywistości i te wizualne opcje będzie miał naprawdę bardzo, bardzo sensownie ogarnięte i jest się tutaj czym pochwalić. Sporo wam opowiedziałem o tym, jakie wrażenia mam po ponad 2 tygodniach testów tego cudeńka. Tutaj oczywiście delikatnie się uśmiecham, bo cudeńko to jest, jeżeli chodzi o walory wizualne, natomiast jeżeli chodzi o całą analitykę, aplikację, stronę oprogramowania, no to już tak różowo nie jest. I pokażę wam teraz, jak to urządzenie się obsługuje i na szczęście jest to bardzo proste. Bardzo mi się to podoba i znajdziemy tu fajne smaczki, których w tej klasie cenowej za nic w świecie bym się nie spodziewał. Pierwszym z nich będzie na pewno ten gest. Zobaczcie, możemy wyciągnąć sobie taką belkę ze skrótami najczęściej ostatnio używanymi i mam tutaj taką główną jeszcze kwestię, czyli pogodynkę. Wygląda to fajnie, taki fajny skrót do szybkich aplikacji, tych, które niedawno gdzieś tam były w użyciu. To mi się bardzo podoba. Bardzo łatwo zmienimy naszą tarczę, bo zobaczcie, wystarczy przytrzymać palucha. Pojawia się możliwość wyboru kolejnych i to działa bezproblemowo, szybko, sprawnie, wygląda bardzo fajnie. Dla mnie zdecydowany plus, bo zobaczcie, że ta tarcza, no to naprawdę robi robotę. Sporo wam opowiedziałem o tym, jakie wrażenia mam po ponad 2 tygodniach testów tego cudeńka. Tutaj oczywiście delikatnie się uśmiecham, bo cudeńko to jest, jeżeli chodzi o walory wizualne, natomiast jeżeli chodzi o całą analitykę, aplikację, stronę oprogramowania, no to już tak różowo nie jest. I pokażę wam teraz, jak to urządzenie się obsługuje i na szczęście jest to bardzo proste. Bardzo mi się to podoba i znajdziemy tu fajne smaczki, których w tej klasie cenowej za nic w świecie bym się nie spodziewał. Pierwszym z nich będzie na pewno ten gest. Zobaczcie, możemy wyciągnąć sobie taką belkę ze skrótami najczęściej ostatnio używanymi i mam tutaj taką główną jeszcze kwestię, czyli pogodynkę. Wygląda to fajnie, taki fajny skrót do szybkich aplikacji, tych, które niedawno gdzieś tam były w użyciu. To mi się bardzo podoba. Bardzo łatwo zmienimy naszą tarczę, bo zobaczcie, wystarczy przytrzymać palucha. Pojawia się możliwość wyboru kolejnych i to działa bezproblemowo, szybko, sprawnie, wygląda bardzo fajnie. Dla mnie zdecydowany plus, bo zobaczcie, że ta tarcza, no to naprawdę robi robotę. Standardowym gestem, jaki tutaj znajdziemy, jest wyciągnięcie belki ze skrótami i tutaj będzie na samej górze ciekawostka, czyli płatności Alipay. Tutaj będzie stan baterii, on jest nieaktywny, jak widzicie. Tutaj będzie kod kreskowy, który pozwoli nam sparować zegarek z telefonem. Mamy informacje o zegarku.
Tutaj ta druga od góry po prawej stronie ikonka sygnalizuje, że jesteśmy sparowani ze smartfonem i urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia rozmów. To jest fajny detal, który nam mówi, że wszystko jest w porządku. To, co widzimy tutaj w tym momencie, to jest rozjaśnienie wyświetlacza. I zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Obraz może być naprawdę jasny. I teraz, jeżeli ja go tak. Moim zdaniem jest różnica widoczna gołym okiem, jeżeli ja go rozjaśniłem maksymalnie i teraz za chwilę go przyciemnię. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest różnica widoczna gołym okiem. No i muszę Wam powiedzieć, że paradoksalnie podobają mi się, przynajmniej jeżeli chodzi o samą tarczę, zarówno na minimalnym podświetleniu, jak na maksymalnym. Ona wygląda po prostu dobrze i to jest coś, co w tej klasie cenowej naprawdę zaskakuje. Jak widzicie, sam zegarek działa płynnie, przynajmniej jeżeli chodzi o te podstawowe operacje, jest responsywny. Mieliśmy już górę, mieliśmy ruch prawo, teraz zobaczymy dół, bo tutaj na dole mamy powiadomienia. I zobaczcie, zdjęcia nie zobaczymy. Zdjęcie pokazuje nam tylko komunikat o tym, że to zdjęcie jest. Natomiast samego zdjęcia nie zobaczymy na pewno. Co możemy tutaj dalej zobaczyć? Na przykład taką optymistyczną wiadomość, co nas czeka przy najbliższym remoncie naszego samochodu. Wygląda tutaj też sensownie o tyle, że polskich znaków nie widzimy, ale nie widzimy też krzaczków. Natomiast tutaj widać, że EU się pojawiło, czyli to zależy nie od tego, czy to urządzenie potrafi odczytać, dekodować, tylko od tego, czy one były użyte w oryginalnym tekście. Więc z polskimi znakami tutaj problemu nie będzie. Menu będzie więc bąbelkowe, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby zmienić je na coś bardziej czytelnego, bardziej prostego. I zobaczcie, jak to zrobić. Wystarczy, że kliknę w tą ikonkę. Mam tutaj style tak zwane. Style, czyli motywy, z których możemy wybierać. Mieliśmy przed chwilą menu bąbelkowe. Teraz mamy już coś, co będzie bardziej, czytelne przede wszystkim, bo chodzi tutaj o czytelne. Zobaczę, że koronką mogę też poruszać, przemieszczać się w tym menu. To jest fajne, bo bezproblemowo ten zegarek będzie też służył osobom, które po prostu ze smartwatchami do czynienia wcześniej nie miały i szukają czegoś, co będzie proste w obsłudze, sensowne, takie, co nie wymaga jakiejś specjalnej nauki z naszej strony. Mnie się to bardzo podoba i zobaczcie, że jeżeli chodzi o te podstawowe przynajmniej opcje, to działa to sprawnie, zegarek się nie przywiesza. Tutaj spróbuję wejść teraz, pokazać Wam kolejne pulpity, czyli kierujemy się w lewo. Mamy tętno, ostatni pomiar tętna. Mamy czas snu. Dobra jakość snu, było wszystko w porządku. No, ja powiedziałbym coś innego, ale uwierzmy teraz, zaufajmy temu, co wskazuje nam Watch 7. Mamy tutaj działalność, czyli dzisiejsze wysiłki. I tutaj zobaczcie, nawet to menu nie jest aktywne, nie mogę gdzieś dalej wejść. Ono po prostu jest statyczną jakąś planszą. I ja się przyznam, że nie mam zielonego pojęcia, co oznacza który z tych kręgów. Dalej możemy dodać własny widżet, tętno, sen, dane, sporty, pogoda, jakieś takie podstawowe. Nie ma ich za wiele. To też powoduje, że obsługa tego urządzenia jest naprawdę bardzo uproszczona i podejrzewam, że wiele osób będzie z tego zadowolonych. Wróćmy do menu głównego, zrobimy taki szybki przegląd. Sen, który już widzieliśmy. Pomiar tętna. EKG teoretycznie. Tutaj mamy już sam, to zauważcie, że są dwie ikony, a tak naprawdę pokazują nam w zasadzie to samo, bo to EKG to trzeba patrzeć na nie przez palce zupełnie. Ciśnienie krwi, też bardzo mnie niepokoi to, że gdzieś te wyniki tutaj uciekają nam, zobaczy, że nie mogę zobaczyć poprzednich pomiarów, są jakieś punkciki, ale one też do niczego nie odnoszą. Ja kilka pomiarów wykonam, ich po prostu tutaj nie ma. Dalej natlenienie. Też gdzieś nam zniknęły poprzednie wyniki, to jest troszkę niepokojące. Dalej mamy sporty, no i tutaj już zobaczcie, że tych sportów mamy tak. Pieszy, działanie, wspinaczka, koszykówka, piłka nożna, jakieś podstawowe rzeczy. Jest podnoszenie ciężarów. No i co z tego, że kilka jest, jak żaden z nich po prostu nie działa i pokazuje naprawdę dziwne rzeczy, których no po prostu lepiej, gdyby ich tutaj w ogóle nie było. Dalej mamy sterowanie muzyką ze smartfonu, tutaj nie wgramy swojej muzyki. Mamy sterowanie migawką z aparatu w naszym smartfonie. Mamy pogodynkę, mamy powiadomienia, które już widzieliście. To, co ciekawe, mamy tutaj te funkcje telefoniczne. Zobaczcie, jak one są przedstawione. Są rejestry połączeń, są kontakty. Tutaj dodajemy kontakty z aplikacji.
Jest klawiatura, na której możemy wybrać numer, z którym się połączymy i będzie to połączenie oczywiście z naszego smartfona, nie z zegarka, bo on samodzielnie dzwonić nie potrafi. Tutaj mamy rejestr, samą klawiaturę. Tutaj mamy kontrola i tak proszę to, co widzicie, to jest aktywacja asystenta głosowego i działa to bardzo dobrze. Od razu u mnie asystenta Google aktywowało. Tutaj zobaczycie alarmy, czyli standard zupełnie, jakiego byśmy się spodziewali. Dalej oddychanie, czyli możliwość uspokojenia się z zegarkiem, wyciszenia. Jest regulator, tak tutaj to nazwano, ale to jest zwykły minutnik. Jest kalkulator. Też to może się przydać, żeby mieć go pod ręką. Mamy stoper, wygląda fajnie i tak troszeczkę podobnie do tego, co Huawei prezentuje. Mamy możliwość podpięcia konta, jeżeli chodzi o komunikatory. I zobaczcie, że jest tutaj też i portale społecznościowe. Jest tutaj Twitter, jest tutaj WhatsApp, jest Instagram. Ja tego nie podpinałem, przyznaję się lojalnie. Po prostu na razie moje zaufanie do samej aplikacji nie było na tyle duże. I na samym końcu znajdujemy swój telefon, czyli coś, czego w opasce nawet za kilkanaście złotych też byśmy się spodziewali. Ogólnie tak jak widzicie, ten zegarek pokazuje zaskakująco sporo. I te funkcje, które prezentuję tutaj, gdyby one działały przynajmniej o połowę lepiej niż działają, to byłby naprawdę sztos. A tak to jest sztos, ale tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o wygląd, bo poza wyglądem ten zegarek ma nam naprawdę niewiele do zaoferowania. Muszę Wam powiedzieć wprost, długo zastanawiałem się nad tym, kto byłby zadowolony z tego zegarka, bo mam tutaj naprawdę przedziwne połączenie wspaniałej jakości wykonania, wspaniałych materiałów, które zdecydowanie nie wskazują na to, ile Watch 7 kosztuje. Dlatego, że to jest coś niesamowitego i spójrzcie jeszcze raz na koniec, że to jest urządzenie, które niczym nie odbiega, przynajmniej wizualnie, od dużo droższych zegarków i mam tutaj do czynienia z Gorilla Glass, z bardzo fajną koronką, która jest obrotowa i to fizycznie działa, z wyświetlaczem, który mimo braku AMOLED-a nie przynosi żadnych powodów do wstydu, z taką fajną ceramiką tutaj z tyłu, bezprzewodowym ładowaniem, mamy wszystko to, co oferuje nam dużo, dużo, naprawdę dużo droższe zegarki. Dla mnie to jest coś niezwykłego, że taka taniocha może, jeżeli chodzi o walory wizualne, dać nam aż tyle. Tylko, że jest tutaj po prostu problem związany z podstawową kwestią, że analityki żadnej sensownej tutaj nie znajdziemy. Nie znajdziemy tutaj prawdziwego smart. I tak naprawdę słowo prawdziwy wydaje mi się, że będzie tutaj kluczem, bo prawdziwość tego urządzenia jest delikatnie mówiąc troszkę szemrana. Ono nie ukrywa tego, że chce być klonem czegoś, co jest dużo droższe, chce w pięknej obudowie za niewielkie pieniądze dać nam tak naprawdę możliwość korzystania z czegoś, co jest z górnej półki cenowej. I my tutaj płacimy, podejrzewam, też nie tylko za to, co sam ten zegarek nam oferuje, ale też za to, co on pozwala nam pokazać otoczeniu. Więc jeżeli to są Wasze wartości, jeżeli szukacie urządzenia przede wszystkim, które pozwoli Wam się z jednej strony pokazać, z drugiej strony pozwoli rozmawiać przez Bluetooth, być może jeżeli korzystacie z jakichś egzotycznych płatności, pozwoli Wam płacić nadgarstkiem, no to będzie urządzenie dla Was. Ale jeżeli szukacie czegoś, co Wam pozwoli monitorować aktywność, codzienną aktywność, plus do tego aktywność sportową, plus do tego oferować coś z tej wyższej półki smart, to niestety ten zegarek, mimo że wygląda jak jego dużo droższy kuzyn, jest przy nim po prostu zabawką. I trzeba to powiedzieć wprost. Pytanie, czego szukacie?